Этот Liber de Orange Experimentus Cruzis i tle ten zapach ciekawy. Powiem wam, że nie byłam kilka lat w Warszawie, około 3 lata, chyba tak, może 2. I kiedy wróciłam do Warszawy, teraz podczas mojego pobytu w Polsce, byłam w teatrze, w kilku restauracjach, w miejscach publicznych i wszędzie tam czułam piękne zapachy w powietrzu. Między innymi samsary Garlena o poranku na Dworcu Centralnym. Także naprawdę serce rośnie. Polacy wydają się być bardzo zadbani. Pięknie pachnie wszędzie wokół. Czego nie mogę powiedzieć o Anglii, bo w Anglii nie wyczułam od ludzi prawie w ogóle żadnych zapachów. Ale o tym mówiłam więcej w moim filmie pod tytułem Czym pachną Angielki? To film w 2 częściach na moim kanale. Poszukaj i posłuchaj, jeśli chcesz. Zwracam uwagę na piękne zapachy Le Couvent. Bardzo ciekawe są te Mubika, Hatai i Saiga. Cała kolekcja Le Couvent jest absolutnie zachwycająca. Popatrzcie na składniki. Czerwona mandarynka, drewno wanilii, słodka pomarańcza, kadzidło, jak Lang Lang Artemisia, dzika borówka, absolut benzoesu. Nad tym zapachem się zastanawiam. Cudo, 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 cudo. Mamy również naprawdę ogromny wysyp, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Kosmetyków pielęgnacyjnych, zwłaszcza do włosów, ale również po prostu do pielęgnacji skóry, twarzy, oczu, również do makijażu. Jest to jakaś po prostu ogromna, ogromna ekspansja tych kosmetyków świetnej jakości, bardzo naturalnych, o cudownym składzie. Zwłaszcza jeśli chodzi o odżywki do włosów, są one rewelacyjne, nieporównywalnie bardziej jakościowe od produktów zagranicznych. Także wracam z walizką wypełnioną polskimi, dobrymi, rewelacyjnymi wręcz produktami. No ale niestety nie sposób też nie zauważyć, że ludzie w Polsce są smutni, przerażeni. Miasto, małe miasto, w którym byłam po południu, w zasadzie wyludnione, pusto na ulicach. Ludzie obawiają się przyszłości, wyczuwam taką trwogę w powietrzu. No jest to bardzo smutne. Pandemia, wojna i zapowiadany głód. Mam nadzieję jednak, że to się nie wydarzy, że nasza ojczyzna uniknie naprawdę takich ogromnych dramatów. Trzymam mocno kciuki za nasz piękny kraj.
Tak, dzień dobry, tu perfumowy Orient Express. Wszystko się zgadza. Długo zastanawiałam się, jakich perfum użyć na ślubie i weselu. Miałam kilka pewniaków, jak chociażby Very Good Girl albo Allure Chanel, ale ostatecznie wybrałam unikat z 2013 roku, Lancôme Trésor L'Absolu. I co tutaj mamy w środku? Jaśmin, róże, przyprawy, wanilię, benzoes i skórę. Zapach jest wyjątkowo elegancki, wyjątkowo wieczorowy, słodki, ale jest to słodycz z ogromną klasą. Także dziś pachnę Lancôme Trésor L'Absolu. Bądźmy w kontakcie. Jeśli kochasz perfumy tak jak ja i chcesz być na bieżąco z nowinkami, a także posłuchać o historii nieco starszych zapachów, subskrybuj mój kanał, a na pewno nie pożałujesz.